Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co to znaczy być prawdziwym wojownikiem światła? Co to znaczy stawić czoła ciemności, nie tylko tej zewnętrznej, ale tej ukrytej w głębi naszych serc? Dziś opowiem wam historię, która przeniesie was w świat, gdzie wiara, nadzieja i miłość zmagają się z najciemniejszymi zakątkami ludzkiego doświadczenia. Historię o chłopcu, który stał się symbolem walki ze złem, który w swoim krótkim życiu dokonał więcej niż wielu z nas przez całe lata. Jego imię to Manuel Fodera. Urodził się 21 czerwca 2001 roku w Calatafimi, malowniczym miasteczku na Sycylii. Wyobraźcie sobie spokojną, sielską miejscowość, gdzie każdy zna każdego, a życie toczy się swoim własnym, niespiesznym rytmem. W takim otoczeniu, w sercu radosnej i pełnej życia rodziny, rozpoczyna się nasza opowieść. Ale nie dajcie się zwieść tej idyllicznej scenerii. Już wkrótce w życie małego Manuela i jego rodziny wkracza coś, co zmienia ich świat na zawsze. To historia, która poruszy najgłębsze struny waszych serc, historia pełna bólu, ale i niezwykłej siły. Siły, która rodzi się w cierpieniu i prowadzi do niewyobrażalnych wysokości duchowego heroizmu. Przygotujcie się na podróż, która jest jak roller coaster emocji. Od najciemniejszych chwil strachu i rozpaczy, przez momenty pełne nadziei, aż do triumfu światła nad ciemnością. To nie będzie łatwa podróż, ale obiecuję wam, że będzie to jedna z tych historii, które pozostają z wami na zawsze, zmieniając wasze spojrzenie na świat. Zacznijmy więc tę niezwykłą opowieść o Manuelu, o wojowniku światła z małego miasteczka na Sycylii, który swoim życiem pokazał, jak wielka może być siła wiary i miłości. Proszę o niewielki gest z twojej strony. Subskrybuj nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i kliknij dzwoneczek. Nie zapomnij przesłać linku do filmu do swoich znajomych i rodziny. Pozostaw komentarz pod filmem, a jak nie masz pomysłu na treść, wystarczy napisać Wojownik Światła lub Amen. Wyobraźcie sobie radosnego, pełnego życia 4-letniego chłopca, który nagle zaczyna doświadczać czegoś, co zmienia wszystko. Manuel, nasz mały bohater, początkowo niczym nie różnił się od innych dzieci. Bawił się, śmiał, odkrywał świat. Ale pewnego dnia, ni stąd, ni zowąd, pojawiają się pierwsze symptomy. Symptomy, które dla jego rodziny staną się początkiem największego wyzwania w ich życiu. Widzicie to przed oczami? Manuel, który skarży się na silny ból prawej nogi. Gorączka, która nie daje za wygraną. Utrata apetytu. Zaniepokojeni rodzice, którzy robią wszystko, aby pomóc swojemu dziecku. A potem nagły zwrot, wizyta w szpitalu, seria testów, napięcie w powietrzu. I wreszcie diagnoza, która spada na nich jak grom z jasnego nieba. Zaawansowany neuroblastoma. Czwarty etap. Rozprzestrzenianie się choroby na kość biodrową. Słowa lekarza, które brzmią jak wyrok. W tym momencie życie Manuela i jego rodziny zmienia się nieodwracalnie. Zaczyna się droga krzyżowa Manuela, droga pełna cierpienia, bólu, ale i niezwykłej odwagi. W tej chwili Manuel, ten mały chłopiec z Sycylii, staje się dla nas symbolem walki, symbolem wytrwałości i nadziei. Jego historia to nie tylko opowieść o chorobie, to opowieść o walce dobra ze złem, o świetle, które próbuje przeciąć ciemność. Jak zareaguje 4-letni chłopiec i jego rodzina na tak druzgocącą wiadomość? Jak odnajdą siłę, aby stawić czoła tej trudnej sytuacji? To pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi, podążając dalej śladami życia małego wojownika światła. Znajdujemy się teraz w najbardziej krytycznym punkcie naszej opowieści. Manuel, 4-letni chłopiec, staje przed pierwszą wielką próbą, operacją usunięcia guza. To moment, w którym jego ciało i duch są wystawione na próbę jak nigdy dotąd. Wyobraźcie sobie salę operacyjną, światła, dźwięki aparatury medycznej, a pośród tego wszystkiego mały Manuel, który trzyma się dzielnie, mimo że jego serce bije szybko od strachu. Po operacji rozpoczyna się długa i wyczerpująca seria chemioterapii. 30 cykli, które dla małego dziecka są prawdziwym wyzwaniem. Każdy dzień przynosi nowe cierpienie, nową próbę wytrzymałości. Ale to właśnie w tych chwilach, w tych ciemnych zakątkach bólu i strachu, zaczyna rodzić się coś niezwykłego. Zmiana postawy Manuela, od rozpaczy do akceptacji i spokoju. Jak to możliwe, że mały chłopiec, który stracił prawie wszystko, co dla dziecka jest najważniejsze,
zdrowie, beztroską zabawę, codzienną radość, znajduje siłę, by zaakceptować swoje cierpienie? Tajemnica tkwi w jego wierze, w jego niezachwianej relacji z Bogiem. Spotkania z siostrą Priską, franciszkańską zakonnicą z szpitala, stają się dla Manuela kluczowym momentem w jego duchowym rozwoju. To ona zauważa pierwsze nieśmiałe kroki chłopca ku głębszej wierze. Przed rozpoczęciem leczenia zawsze przychodził do mnie mówiąc: siostra Priska, zabierz mnie do kaplicy, chcę zobaczyć Jezusa, wspomina zakonnica. A ona, delikatnie biorąc go na ręce, zbliżała jego małą głowę do tabernakulum. Manuel był szczęśliwy, bo pragnął być najbliższym przyjacielem Jezusa. Ich wspólne modlitwy, odmawianie różańca, stają się dla Manuela ważną częścią dnia. W tych chwilach, mimo bólu i zmęczenia, odnajduje spokój i pocieszenie. To właśnie w kaplicy, w ciszy i skupieniu, Manuel zaczyna doświadczać obecności Boga w swoim życiu w sposób, który dla wielu z nas pozostaje nieuchwytny. Jak ta głęboka wiara i zaufanie pomagają mu w codziennej walce z chorobą? Jak wpływają na jego stosunek do cierpienia, na jego zdolność do znoszenia bólu i strachu? To pytania, na które odpowie dalsza część tej niezwykłej opowieści. Opowieści o chłopcu, który stał się symbolem nadziei i światła w najciemniejszych chwilach życia. W tej części naszej opowieści zagłębiamy się w niezwykle intymny aspekt życia Manuela, jego głęboką więź z Matką Boską. To relacja, która stanowi dla niego źródło siły, pocieszenia i nadziei. Manuel, mimo młodego wieku, doświadcza obecności Maryi w swoim życiu na sposób głęboko osobisty i poruszający. Wyobraźcie sobie małego chłopca, który w najcięższych chwilach swojej choroby znajduje ukojenie w modlitwie do Matki Boskiej. Manuel, otoczony przez szpitalne ściany, wśród bólu i niepewności, zwraca się do Maryi jak do kochającej matki. W jego sercu Maryja nie jest tylko postacią z obrazów czy figurką na ołtarzu, dla niego staje się realną, bliską obecnością, która prowadzi go przez trudności. Jedno z wydarzeń w życiu Manuela szczególnie ukazuje tę niezwykłą relację. To historia, która zdarzyła się podczas jednego z festiwali w jego rodzinnej miejscowości. Manuel, osłabiony chorobą i licznymi zabiegami, wyraża swoje najskrytsze pragnienie. Pragnienie specjalnego znaku od Matki Boskiej, znaku, który potwierdziłby jej obecność i miłość. Mamo, mamo! Wykrzykuje Manuel. Matka Boska powiedziała mi: jesteś moją radością i dziś wieczorem zobaczysz dla siebie fajerwerki. Jego mama, nieświadoma żadnych planów pokazu fajerwerków tego dnia, próbuje łagodnie wytłumaczyć synowi, że może się myli. Ale Manuel jest nieugięty, pełen przekonania o prawdziwości swoich słów. Następuje moment, w którym wszystko się zmienia. Manuel, wyczerpany, zasypia, ale budzi się później na dźwięk fajerwerków rozbłyskujących na nocnym niebie. Teraz jesteś przekonana, mamo? Matka Boska powiedziała mi: jesteś moją radością, a te fajerwerki są dla ciebie. W tym momencie zarówno dla niego, jak i dla jego rodziny stało się jasne, że wiara Manuela w obecność i miłość Maryi jest czymś więcej niż tylko dziecięcą naiwnością. To wydarzenie staje się kluczowym momentem nie tylko dla Manuela, ale także dla wszystkich, którzy są świadkami jego życia. Pokazuje, jak wiara i zaufanie mogą otworzyć drzwi do niezwykłych doświadczeń, które wykraczają poza nasze ludzkie pojmowanie. To przypomnienie o mocy modlitwy i o tym, że nawet w najciemniejszych chwilach naszego życia możemy znaleźć światło i pociechę w wierze i zaufaniu do Matki Boskiej. Nadszedł dzień, który w życiu każdego młodego katolika jest momentem przełomowym – pierwsza komunia święta. Dla Manuela ten dzień nabierał szczególnego znaczenia, stając się symbolem jego głębokiej wiary i niezłomnego ducha. Ale nie było to zwykłe przygotowanie do pierwszej komunii. Okoliczności, w jakich to się odbyło, były wyjątkowe, podobnie jak niezwykła była postać samego Manuela. Wyobraźcie sobie małego chłopca, którego życie wypełnione jest walką z ciężką chorobą. Dzień jego pierwszej komunii miał być dniem radości i duchowego triumfu, ale rozpoczął się od ogromnego bólu, który uniemożliwiał mu nawet wstanie z łóżka. Manuel, ogarnięty strachem, że nie będzie mógł uczestniczyć w tej ważnej ceremonii, zwraca się z prośbą do Matki Boskiej. I wtedy dzieje się coś niezwykłego. Ból nagle znika. Matka Boska powiedziała mi: Manuel nie może przyjąć Jezusa na kulach, więc zrobiła cud i mnie uzdrowiła.
Dziękuję Ci, Matko Boska mojego serca, wyznał chłopiec. Msza święta, w której uczestniczył, była pełna czci i miłości. Manuel, w pełni świadomy znaczenia tego sakramentu, napisał na pamiątkowej kartce: chcę przyjąć Jezusa do mojego serca, aby stał się moim najlepszym przyjacielem na zawsze. Będzie moją siłą, moją radością, moim uzdrowieniem. Eucharystia stała się dla Manuela centralnym punktem jego wiary i duchowego życia. Była dla niego nie tylko symbolem, ale rzeczywistą obecnością Jezusa, która dawała mu siłę do walki z chorobą. Jego podejście do komunii było dojrzałe i głęboko duchowe, co zwróciło uwagę samego biskupa Trapani, którego Manuel poprosił o coś bardzo ważnego. Biskupie, czy możesz powiedzieć swoim księżom, aby zostawili przynajmniej 5 minut ciszy po komunii, abyśmy mogli porozmawiać i posłuchać Jezusa w naszym sercu? Pomyśl o ostatniej osobie, która przyjmuje komunię. Ona nawet nie ma czasu, by powiedzieć cześć Jezusowi. Ta prośba, prosta, ale głęboka, ujawnia zrozumienie Manuela przez Eucharystię jako momentu intymnego spotkania z Bogiem. W jego życiu pierwsza komunia nie była jednorazowym wydarzeniem, ale punktem zwrotnym, który jeszcze bardziej umocnił jego relacje z Bogiem. Jego wiara i zaangażowanie w życie duchowe stały się inspiracją dla wszystkich, którzy mieli okazję go poznać i śledzić jego drogę. W życiu Manuela, mimo jego młodego wieku, pojawiło się głębokie zrozumienie misji, jaką miał do spełnienia. Ta misja, choć obarczona cierpieniem, stała się dla niego powołaniem, sposobem na przekształcenie własnego doświadczenia w coś większego. Manuel, w swojej niewinności i prostocie, zaczął postrzegać siebie jako wojownika światła. Kogoś, kto, mimo własnej walki z chorobą, miał za zadanie rozpraszanie ciemności w świecie. Jego codzienne życie zaczęło odzwierciedlać tę misję w sposób, który wykraczał poza zwykłe pojmowanie dziecięcej wiary. Każdy dzień, każda modlitwa, każde spotkanie z innymi stało się dla niego sposobem na szerzenie światła i nadziei. Manuel, w swojej mądrości przekraczającej jego lata, rozumiał, że jego cierpienie może być ofiarowane jako modlitwa za innych, jako narzędzie przemiany i dobra. Jednym z najbardziej poruszających przykładów jego misji jako wojownika światła była pielgrzymka do Lourdes. To miejsce, znane z cudów i uzdrowień, stało się dla Manuela kluczowym momentem w jego duchowej podróży. Wyobraźcie sobie chłopca, który mimo własnej choroby myśli o innych, o tych, którzy cierpią jeszcze bardziej niż on. Podczas tej pielgrzymki Manuela wyraził pragnienie, aby zaoferować 1 dekad różańca za dzieci niewidome. Nikt nie rozumiał, dlaczego wybrał właśnie taką intencję, ale dla Manuela to miało głębokie znaczenie. I wtedy wydarzył się cud. Po powrocie z pielgrzymki okazało się, że dziecko niewidome z innej grupy odzyskało wzrok. Ten niezwykły przypadek stał się dla wielu potwierdzeniem, że wiara Manuela, jego modlitwy i ofiary miały realny wpływ na świat. Manuel, mimo własnych cierpień, stał się kanałem łaski i nadziei dla innych. To wydarzenie z Lourdes tylko pogłębiło jego przekonanie o swojej roli jako wojownika światła. Jego życie, pełne bólu, ale i niezachwianej wiary, stało się źródłem inspiracji dla wielu. Pokazał, że nawet najmniejszy człowiek, mimo swoich ograniczeń, może być potężnym narzędziem dobra w świecie. Manuel w swojej walce nie tylko stawiał czoła chorobie, ale stał się symbolem nadziei, który rozświetlał ciemności swoją odwagą, wiarą i niekończącą się miłością. Nastał czas, aby opowiedzieć o ostatnich dniach życia Manuela, momentach pełnych cierpienia, ale i głębokiego duchowego przesłania. Te dni były kulminacją jego krótkiego, ale niezwykle intensywnego życia, w którym każda chwila miała ogromne znaczenie. Ostatnie dni Manuela spędził w otoczeniu rodziny, przyjaciół i swoich duchowych opiekunów. Jego ciało było coraz słabsze, ale duch pozostał niezłomny. Mimo nieznośnego bólu i widma zbliżającego się odejścia ze świata żywych, Manuel utrzymywał niezwykłą pogodę ducha i głęboką wiarę. W tych ostatnich chwilach jego życie stało się przesłaniem o sile, która wydobywa się z głębi cierpienia i ofiary. Manuel, świadomy swojego stanu, często rozmawiał o miłości, ofierze i przyjęciu cierpienia jako drogi do większego dobra. Mówił o cierpieniu jako o darze, który można ofiarować w intencji innych,
jako o narzędziu, które pomaga zbliżyć się do Boga. Jego słowa były jak testament duchowy, przekaz dla tych, którzy zostali, aby kontynuować misję miłości i światła. Jednym z najbardziej poruszających momentów była jego prośba skierowana do biskupa, aby przekazał duchownym i wiernym, jak ważne jest przyjmowanie Jezusa w stanie łaski, bez grzechu oraz spędzanie czasu na dziękczynieniu po komunii. Manuel, mimo młodego wieku, zrozumiał głębokość i wagę Eucharystii w życiu chrześcijańskim. W swoich ostatnich dniach Manuel mówił również o niebie, opisując je jako piękne miejsce przygotowane przez Jezusa. Mówił o odejściu z tego świata nie jako o końcu, ale jako o przejściu do nowego życia, do radości wiecznej obecności Boga. Jego ostatnie słowa, skończyłem, wypowiedziane po przyjęciu komunii, były wyrazem gotowości na spotkanie z Bogiem, akceptacji Jego woli i pełnego oddania się w Jego ręce. Manuel w swoich ostatnich chwilach stał się żywym świadectwem wiary, nadziei i miłości, które przekraczają granice cierpienia i odejście z tego świata. Jego życie oraz ostatnie jego chwile są przypomnieniem dla nas wszystkich o mocy wiary, o sile ducha, który potrafi przetrwać najcięższe próby, o miłości, która jest silniejsza niż ból i odejście z tego świata. Testament duchowy Manuela, pełen miłości, ofiary i akceptacji cierpienia, pozostaje z nami jako przesłanie, które inspiruje i daje siłę w najtrudniejszych chwilach naszego życia. Proszę o niewielki gest z Twojej strony. Subskrybuj nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i kliknij dzwoneczek. Nie zapomnij przesłać linku do filmu do swoich znajomych i rodziny. Pozostaw komentarz pod filmem, a jak nie masz pomysłu na treść, wystarczy napisać Wojownik Światła lub Amen. Nadszedł czas, aby opowiedzieć o ostatnich chwilach życia Manuela, momentach pełnych godności i głębokiej wiary, które zakończyły jego ziemską podróż. 20 lipca, w dniu jego odejścia, Manuel leżał na łóżku, trzymając w dłoniach różaniec, symbol jego wiary i wytrwałości. Msza święta została odprawiona w jego pokoju, a po przyjęciu komunii wypowiedział swoje ostatnie słowa – skończyłem. Te słowa były wyrazem jego gotowości do spotkania z Bogiem, pełnego akceptacji przeznaczenia i spokoju ducha. Odejście Manuela stało się momentem refleksji nie tylko dla jego rodziny i przyjaciół, ale także dla wszystkich, którzy poznali jego historię. Jego życie oraz ostatnie chwile stały się przypomnieniem o mocy wiary, nadziei i miłości, które przetrwały najcięższe próby. Dziedzictwo, które pozostawił Manuel, stało się źródłem inspiracji dla wielu wiernych. Jego matka, Enza, wypełniając obietnicę daną synowi, napisała książkę Manuel, mały wojownik światła, opowiadającą o jego życiu i duchowej podróży. Ta książka, będąca zapisem osobistego dziennika prowadzonego przez matkę podczas choroby syna, stała się dla wielu cennym świadectwem siły ducha, wytrwałości w wierze i niezachwianej nadziei. Podsumowując wpływ historii Manuela na ludzi wierzących, można powiedzieć, że stał się on symbolem siły, która rodzi się w słabości, światła, które rozświetla ciemności i wiary, która przekracza granice cierpienia. Jego życie jest przypomnieniem, że nawet w najcięższych chwilach można znaleźć pocieszenie i siłę w wierze, a ofiara i miłość mogą stać się mostem do wieczności. Historia Manuela stała się inspiracją dla wielu, przypominając, że każde życie, bez względu na jego długość, ma niezwykłą wartość, a wiara i miłość mogą dokonać rzeczy niemożliwych. Manuel, mały wojownik światła, pozostaje w sercach wielu jako symbol nadziei, odwagi i nieskończonej miłości, który nadal inspiruje i prowadzi nas przez trudności naszego życia. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.